Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, witam Was w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki, przystanek Historia. Spotykamy się dzisiaj na kolejnym spotkaniu z cyklu Historia ze zdjęciem. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Nosi tytuł Kadry marszałka Piłsudskiego, ujęcia znane i nieznane. Witam naszych znamienitych gości, pana doktora habilitowanego Marka Gałęzowskiego. Dzień dobry. Oraz pana doktora Jerzego Kirszaka. I zanim oddam obu panom głos, chciałbym przeprosić państwa w imieniu dyrektora Adama Chlebowicza za jego dzisiejszą nieobecność. Dyrektor Chlebowicz jest autorem tego cyklu, powinien dzisiejsze spotkanie prowadzić, ale niestety tak się nieszczęśliwie dla nas złożyło, że za 20 minut na Zamku Królewskim wspólnie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej otwiera on wystawę na stulecie niepodległości Powstała, aby żyć, no więc niestety nie mógł dzisiaj tu przybyć, ale przepraszam państwa za swoją nieobecność. I myślę, że obaj panowie sobie świetnie poradzą bez prowadzącego. Są tak świetnymi specjalistami i świetnie sobie na pewno z tym poradzą. Także oddaję głos panom i zapraszam. Proszę państwa, dzień dobry. Po raz pierwszy z moim przyjacielem, profesorem Gałęzowskim, bierzemy udział w takim spotkaniu poświęconym kadrom, w sensie nie personalnym, ale kadrom z fotografii. Poproszono nas, żebyśmy powiedzieli o kilku fotografiach marszałka Józefa Piłsudskiego. Fotografiach znanych i nieznanych. Znanych takich, które często funkcjonują w obiegu, są publikowane, nawet przed wojną, ale zdarza się, że są źle opisane, źle datowane i źle umiejscowione. Więc chcemy kilka takich fotografii pokazać. Chcemy też powiedzieć o ludziach, którzy są obok, są w tle Józefa Piłsudskiego, czy wydarzeniach, także pomijanych. Kanwą tego spotkania i tego wyboru pism jest książka, która w zasadzie, Marku, powiesz coś o niej, już się kończy. Już się kończy album o Józefie Piłsudskim, którego jesteśmy autorami, który będzie zawierał kilkaset fotografii, dokumentów, zdjęć, w dużej mierze nieznanych, na nowo opisanych. A zdjęcia te pochodzą w zdecydowanej większości z zasobu Wojskowego Biura Historycznego. Stąd jesteśmy tutaj dzisiaj też jako Wojskowe Biuro Historyczne. Jest patron Wojskowego Biura, Kazimierz Sosnkowski, przyjaciel Józefa Piłsudskiego. O samej książce, panie profesorze, słów kilka. Tak, to ja może tylko dodam, że to nasze spotkanie dzisiejsze trochę obaj traktujemy jako zapowiedź tego albumu, który jest jednym z wielu przedsięwzięć Instytutu Pamięci Narodowej przygotowywanych z myślą o stuleciu odzyskania niepodległości Polski. Ten album będzie zawierał kilkaset zdjęć, tak jak już kolega powiedział, ale także trochę nieznanych dokumentów dotyczących Józefa Piłsudskiego, generalnie z okresu legionowego przede wszystkim, jak również obszerny wstęp biograficzny, którego jesteśmy obaj autorami. Tutaj również staraliśmy się marszałka w tym tekście przedstawić w sposób może trochę inny niż w dotychczasowych biografiach, także podać jego najważniejsze, najciekawsze wypowiedzi odnoszące się przede wszystkim do zmagań niepodległościowych, ale też i do innych spraw, chociażby polityki zagranicznej Polski. I planujemy, że album ukaże się we wrześniu tego roku oczywiście. Zrobiliśmy taki mały wybór z tych kilkuset, a nawet najpierw trzeba było dokonać wyboru z tysiąca
fotografii, żebyśmy mieli tych kilkaset do książki, a z tych kilkuset wybraliśmy... Tu muszę się wtrącić, przerwać mojemu szacownemu koledze, ponieważ wybieraliśmy tak naprawdę z ponad 10 tysięcy fotografii. No to są tysiące. Z tysiąca. To będziemy pokazywać i będziemy mówić o tych zdjęciach. Pierwsze jest w zasadzie bardzo znane. Pokazywane już przed wojną, drukowane w prasie i także w wydawnictwach zwartych. Ale błędnie opisywane, że idą legioniści, a wtedy jeszcze o legionach w ogóle nie było mowy, bo legiony powstały, jak wiemy, dopiero po wybuchu wojny i wcale Piłsudski nie chciał, żeby legiony były, tylko żeby byli niezależni strzelcy. I tutaj właśnie idzie taka grupa. Wydarzenie ma miejsce prawie rok przed wybuchem wojny, w sierpniu 1913 roku. Teraz niedawno było nagłośnione to wydarzenie, mówi o Stróży, prawda? W Stróży, gdzie się mieściła w Małopolsce, gdzie odbył się kurs oficerski przyszłych oficerów strzeleckich i tutaj jest właśnie kompania szkolna, maszeruje ze Stróży do Zakopanego. W tym momencie jest wkroczenie do Zakopanego i na czele, proszę Państwa, maszeruje komendant obywatel Mieczysław i szef sztabu obywatel Józef. Józef to Sosnkowski. Często się ktoś myli, że jak jest pseudonim Józef, to dotyczy Piłsudskiego. Otóż nie. Piłsudski takiego pseudonimu nie miał. Ale tutaj są, my w zasadzie z przyjacielem znamy chyba tych wszystkich, którzy tam maszerują, ale nie znamy ich podobizn, znamy z nazwiska. Niestety udało się rozpoznać tylko, no tych, nie tylko tych pierwszych, ale jeszcze następnych. O pierwszych dwóch już powiedzieliśmy, ale później idą generałowie. Mieczysław Trojanowski, pseudonim Ryś. W okresie międzywojennym ten pseudonim stał się członem nazwiska i był generał Ryś Trojanowski. Następny idzie Michał Tokarzewski, pseudonim Karasiewicz. To ten. Mamy odwróconego z białą opaską na ramieniu. Bardzo słynny legionista późniejszy. Leopold Kula, pseudonim Lis. I jeszcze bodaj dwóch tu się da rozpoznać. Ale z tą fotografią wiąże się od razu druga fotografia, bo to jest to samo wydarzenie, tylko uchwycone od tyłu. Proszę Państwa, tutaj fotograf stał z przodu, złapał maszerujących w ten sposób i to zdjęcie jest bardzo znane, to mniej. I na tej fotografii właśnie widzimy tych dwóch z przodu, wyższy Sosnkowski, dalej idzie Piłsudski. Nie wiadomo dlaczego Ryś Trojanowski zawraca, bo wtedy szedł w tamtą stronę. Tutaj widzimy, że jest odwrócony. No Karaszewicz Tokarzewski dalej idzie w swoim kierunku. Leopold Kula przestał się obracać, a nad nimi śpiący rycerz. Także to jest piękna fotografia moim zdaniem z Giewontem w tle. Ta fotografia pochodzi ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Więc tutaj mamy takie dwa ujęcia wydarzenia z 13 roku. Proszę Państwa, o tej fotografii to powiesz Marku, dobrze, o tym skaucie. Natomiast tu jest też taka alegoria, prawda? To jest zdjęcie, fotografia z 12 sierpnia 14 roku, czyli rok później. Wejście batalionu kadrowego strzelców do Kielc. Na czele jest tutaj Piłsudski, salutuje. Widać kawałek Sosnkowskiego na białym koniu. Tak, a obok w skautowym, charakterystycznym kapeluszu Czesław Bankiewicz, który miał pseudonim Skaut. Jeden z pierwszych ułanów
kawalerii legionowej, najpierw oddziału Beliny, później pułku, pierwszego pułku łanów Władysława Beliny Prażmowskiego, który w jednej z bitew legionowych krótko później polegnie. Ale tak, tu jest to zdjęcie widziane soczewką aparatu fotograficznego, a to kilkanaście lat później pędzel malarza Stanisława Kaczora-Batowskiego przedstawia właśnie to samo wejście. Różnica jest troszeczkę inna, bo tutaj mamy biały koń jest Sosnkowskiego, jest Piłsudski, ale tutaj obywatela szefa wita smukła, zapewne piękna pani kwiatami, natomiast w oryginale stał tutaj obywatel jakiejś pewnie mojżeszowego wyznania, sądząc po hałacie i ubraniu. Także tu jest taki przeskok. To zdjęcie, proszę Państwa, znów jest rok później zrobione ze swoją ulubioną kasztanką, o której mówił Głuptasku do swojego wierzchowca. Ono jest o tyle ciekawe, że bodaj jest to jedyna fotografia przedstawiająca Józefa Piłsudskiego z bronią. Piłsudski na żadnych zdjęciach pistoletu nie nosił, a tu mamy pas, z boku kabura jest. Także to jest rzadka rzecz. W tym futerale z tej strony była zapewne lornetka. Więc tutaj mamy uzbrojonego komendanta, co się nie zdarzało, nigdy w legionach broni nie używał. Więc tutaj pokazujemy właśnie Państwu takie fotografie, na których zwracamy uwagę na detale, bo te detale często nam różne rzeczy podpowiadają. A teraz to jest Wilno, ja to pokazuję z innego pendrive'a. Tutaj mieliśmy to. Ciekawostka. To jest zdjęcie ze zbioru Wojskowego Biura Historycznego. W wielu wydawnictwach jest opisane w ten sposób, że Józef Piłsudski stoi tu. Wprawne oko, które zna Piłsudskiego, od razu zobaczy, że Piłsudski siedzi. Jak powiększymy, widzimy. Piłsudski takiego wąsa nie nosił, lekko przygarbiony. No ale przesądzić nie można. Przesądzi dopiero inna fotografia, zupełnie w innej kolekcji, w innym albumie, z inną sygnaturą, ale patrzymy po szczegółach i wtedy możemy zobaczyć, że podobne jest ubranie. Ten, który był nachylony, był w płaszczu. Tutaj jest w płaszczu, ma szablę. Ten siedzący nie ma szabli. Tam ktoś stoi, wysoki patrzy. Jeszcze nie mamy pewności, chociaż ja mam pewność, kto to jest, bo to jest ten sam, co stoi tutaj. Ale gdy zobaczymy tę fotografię tu, to już też nie ma wątpliwości, że tu jest Sosnkowski, Piłsudski, ten to jest Berbecki, a ten to jest Żymirski. Późniejszy generał Rola Żymierski. I jest znów to samo ujęcie, znaczy inne ujęcie tego samego wydarzenia. Tu Piłsudski coś pokazuje, tam jest Żymierski, Berbecki z szablą. Więc proszę Państwa, dlatego zwracamy uwagę na te drobiazgi, bo mogą nam często zidentyfikować właśnie postacie. Bo ten płaszcz tutaj był takim znamiennym atrybutem. A to jest fotografia, tobie znana dobrze, bo pochodząca też z Londynu. Tutaj taką postacią ciekawą, bo w białych rękawiczkach, nie ma tu wiele białych rękawiczek, jest ten kapitan, salutuje, bohater Marka Gołęzowskiego książki. Kilka słów o nim? Tak, Tadeusz Minnich, ostatni adiutant marszałka Śmigłego Rydza, oficer Legionów wcześniej. Zresztą to zdjęcie, jak z kolei Jurek tutaj uzupełnił, bo to on jest odkrywcą tego błędu, który w podpisie pod tym zdjęciem we wszystkich publikacjach figuruje, także i w mojej biografii pułkownika Minnicha.
podpis jest tutaj mylny. Ten podpis mylny został sporządzony jeszcze najpewniej przed wojną. W każdym razie już w Instytucie Piłsudskiego to zdjęcie było źle podpisane i nawet nie do końca jest pewne, w jakim mieście to zdjęcie zostało zrobione. Jesteśmy w każdym razie pewni, że raczej jednak nie w Warszawie. No właśnie, mamy tutaj opis i to zrobione przez archiwistów, a nawet uczestników wydarzenia podają, kto idzie po przeglądzie wojsk. Naczelnik państwa, to jest taki skrót, udaje się na nabożeństwo. Za naczelnikiem państwa generał Durski i Leśniewski, to się zgadza, bo to są oni. To jest generał Durski. Tam dalej jest adiutant major Wieniawa i porucznik Czesław Świrski, zresztą bardzo ciekawa postać. Ale opis jest taki, imieniny naczelnika państwa 1919 roku. I wydawałoby się, że trudno polemizować z osobami, które robiły, raczej opisywały to zdjęcie, szczególnie, że one tam były. No ale to jest absolutnie niemożliwe, ponieważ imieniny naczelnika państwa wypadają 19 marca, czyli 19 marca 1919 roku, ale wtedy w Wojsku Polskim były zupełnie inne mundury. To są mundury wprowadzone w roku 20. I to już też nam pokazuje, jak często się zdarza błędny opis. Można też niekiedy, znając postacie i daty ich awansów, również przeprowadzić właściwą datację. Na przykład jest Wieniawa Długoszowski, który jest majorem. Tutaj jak powiększymy, widzimy. Tu jest ten Czesław Świrski obok. Więc mamy pewność, że zdjęcie nie jest z takiej daty, ale niestety nie mamy pewności co do wydarzenia, bo z kolei z literatury i z prasy wiadomo, że na imieniny Piłsudskiego w 20 roku, 19 marca, żadnej takiej rzeczy nie było. Już wtedy były przygotowania do operacji na Ukrainie. Nie obchodzono hucznie imienin wtedy Piłsudskiego, więc jest jakieś wydarzenie. Dalej nie wiemy, co, gdzie się odbywało. Może by nam tu pomógł ktoś, kto się zna na architekturze, budowlach i rozpoznał ten budynek, to mielibyśmy lokalizację. Moim zdaniem to jednak Warszawa. Więc, tak? Wilno? No Wilno też nie, bo nie był wtedy w Wilnie. Nie. Nie, czy ja mówiłem, że Wilno? Tak się wydaje, bo pytaliśmy dyrektora Glebowicza. Katowice nie, bo jeszcze to, wtedy... To już były, nieprawdopodobne. Bo jeszcze były... już nie pamiętam, jak wybrnąłem z tego w opisie. Raczej uznaliśmy, że to nie jest Warszawa. Na podstawie tych wszystkich szczegółów, o których mówiłeś. Czeka to zdjęcie na swojego odkrywcę jeszcze, które zlokalizuje dokładnie to wydarzenie. To zdjęcie... Tamto nie było publikowane, to było publikowane, ale opisy przeróżne. A to odznaczenie miasta Lwowa orderem Virtuti Militari w grudniu 20 roku, a to jeszcze coś innego. A faktycznie, znając niektóre szczegóły, przede wszystkim Piłsudski ma buławę. Buławę otrzymał w listopadzie 20 roku, 14 bodajże, już nie pamiętam. No więc to już jest taki wyznacznik, że nie mogło się to wydarzyć wcześniej. Mamy płaszcze, to też pokazuje, że nie jest to lato. Ale wiemy, że to jest, no, ja nie wiem, czy to nie jest minich. W każdym razie, wiedząc, jakie są postacie, przede wszystkim tutaj jest generał Edward Rydz-Śmigły, ten oficer. I wydarzenie ma miejsce nie gdzieś tam na południu we Lwowie, tylko na północy, w Mołodecznie i jest związane z konkretnym właśnie wydarzeniem, wręczanie sztandarów pierwszej Dywizji Legionów. Więc zawsze trzeba. W przypadku Piłsudskiego było stosunkowo łatwo, choć bardzo to było żmudne, ustalanie tych rzeczy, bo trzeba było albo zajrzeć do jego kalendarium życia, nie zawsze precyzyjnego, ale często prasa podawała takie wiadomości, więc jeżeli mamy pi razy drzwi datę,
prasę jakieś postacie, to wtedy można z tego zrobić prawidłowy opis. To jest też, nie wiem, czy mam dwa takie ujęcie, jedno. Często była publikowana fotografia, gdy Józef Piłsudski odznacza tego chłopczyka. Natomiast tu jest ujęcie nieco wcześniejsze, paręnaście może sekund albo dziesiąt, zanim on jeszcze do chłopczyka doszedł. Bądź nie, odwrotnie, od niego zaczynał, bo on już ma ten krzyż walecznych. Więc jest Józef Piłsudski, jest nieodłączny adiutant Wieniawa Długoszowski, no jest ten chłopczyk. Tak, i ten chłopczyk to Tadeusz Jeziorowski. Rzeczywiście to zdjęcie, które Jurek wybrał, ono nie jest znane, wydaje mi się, że nie było publikowane wcześniej. Dużo bardziej znane jest ujęcie odznaczenia Krzyżem Walecznych Tadeusza Jeziorowskiego, bohatera obrony Płocka przed bolszewikami w sierpniu 1920 roku. No, możemy tutaj zaryzykować twierdzenie, że to zdjęcie jest rzeczywiście powszechnie znane. Bardzo często przy różnych okazjach jest reprodukowane właśnie nie to, tylko samo odznaczenie Tadeusza Jeziorowskiego krzyżem Walecznych. Ciekawe są późniejsze losy tego chłopca. On wybrał karierę wojskową, został oficerem Wojska Polskiego, lotnikiem i poległ jako lotnik, jako oficer Wojska Polskiego w pierwszych dniach września 1939 roku. Także bohaterem był i za młodu, i w młodym, i w dorosłym życiu. To zdjęcie powszechnie, znaczy często publikowane jest, w książce będzie, w albumie, będą dwa nałożone. O tyle inne, że Piłsudski jeszcze go głaszcze po buzi i przez to to jest takie bardzo ciepłe ujęcie, ale jednocześnie zasłania twarz chłopcu Tadeusza, a tutaj widzimy, jest uśmiechnięty. Bohater 12 lat miał, więc to też pokazuje. Tutaj jest fotografia, też jest znana, ale nie zawsze jest dobrze skomentowane okoliczności fotografii. Fotografia jest zrobiona w maju 1923 roku, przedstawia marszałka Józefa Piłsudskiego, generała broni Tadeusza Rozwadowskiego i generała dywizji Kazimierza Sosnkowskiego. Zrobiona z okazji przyjazdu marszałka Ferdynanda Fosza, który przyjechał wtedy do Warszawy, odsłonić pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, marszałka Francji przecież. Więc marszałek Francji odsłaniał pomnik marszałka Francji, Polaka, Józefa Poniatowskiego, księcia Józefa, i przy tej okazji został oznaczony Krzyżem Wielkim Virtuti Militari. I jest, proszę Państwa, kolejne ujęcie. Tutaj jest Fosz z Piłsudskim i z Sosnkowskim. I właśnie jest taka, była taka zasada w armii, że jeżeli przyjeżdżał dygnitarz danego państwa, to oficerowie oznaczeni orderami tego państwa wtedy je nakładali. Tutaj widzimy, że i zarówno Piłsudski jest przepasany jakąś wstęgą, to jest kolor czerwony, i Sosnkowski. I to są krzyże wielkie Legii Honorowej. Obaj mieli tę najwyższą klasę francuskiego orderu. Żeby przywitać Francuza, mieli nałożone te odznaczenia. I odwrotnie, gdy jest Foch ma wielką wstęgę orderu Virtuti Militari, tu z gwiazdą. Więc to są takie te drobiazgi, na które czasem, myślę, warto zwrócić uwagę. Mamy też dużo zdjęć takich pokazujących Piłsudskiego zupełnie inaczej, nie w gali orderowej, ale właśnie tak. Z córeczkami. To są druskienniki, prawda? Z lewej strony jest brat marszałka. Tak, tutaj jest Jan Piłsudski. Jan Piłsudski. Tak, a z tyłu adiutant już nie Wieniawa, tylko kapitan Jabłonowski bodajże.
takie też w sumie zdjęcie nieznane. Jest dużo fotografii z córkami, ale tej w wydawnictwach okolicznościowych różnych nie widziałem. Więc tutaj mamy komendanta jako tatę. To jest fotografia, nie pochodzi ani z Wojskowego Biura Historycznego, ani z innego źródła, tylko z Instytutu Głuchoniemych, tak? Z archiwum. Tak, ta fotografia ma swoją, można powiedzieć, historię w Instytucie Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży, istniejącym od początku XIX wieku w Warszawie. Zwróciłem uwagę kilka lat temu, najpierw ja zwróciłem uwagę, potem Jurkowi zwróciłem uwagę na to, że o pełnych godzinach odgrywana jest przez zegar tamtejszy melodia pierwszej brygady Legionów. I jakby to zbiegło się z wystawą dotyczącą historii Instytutu, na której to wystawie zawieszonej na ogrodzeniu wypatrzyłem właśnie to zdjęcie, które nie było publikowane w żadnym wydawnictwie dotyczącym marszałka, kiedy Instytut przygotował broszurę z serii Patroni Naszych Ulic poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu, której byłem autorem. To właśnie zależało mi, żeby wśród kilkunastu zdjęć i to zdjęcie tam opublikować, co się stało. Natomiast tutaj przede wszystkim jaka była intencja moja. Dobrze to obrazuje chyba taką inną stronę marszałka, o której już Jurek mówił. On, można powiedzieć, miał bardzo dobry kontakt z dziećmi, chociaż ojcem został w późnym dość wieku, miał skończone 50 lat, chyba może tutaj się odrobinę mylę, ale jeżeli tak, to mnie popraw. Natomiast jest na to wiele świadectw, miał, tak, no właśnie, więc już miał skończone 50 lat. Miał bardzo dobry kontakt z dziećmi, na to jest wiele świadectw, nie tylko jego córek, i można powiedzieć, że też nie unikał tego kontaktu. To zdjęcie tutaj bardzo, bardzo dobrze to też obrazuje, chociaż nie wiemy, jaka z jakiej okazji zostało zrobione. To w nawiązaniu właśnie do tego kontaktu z dziećmi, no, któż by powiedział, że to może być Józef Piłsudski. Zakasane rękawy, jakaś dziewczynka nad nim, je jabłko, on z nieodłączną szklanką herbaty. Tak, to jest Józef Piłsudski, marszałek, komendant i z córką. Chyba to jest Jagoda. Jadwiga Piłsudska. Tamto zdjęcie i to jest zrobione w Druskiennikach, w takim miejscu, gdzie Józef Piłsudski odpoczywał. Miał tam swoją ulubioną ławeczkę nad Niemnem i taki prosty z bali dom, willę drewnianą, ale nie jakąś wyszukaną. I tu jest fotografia właśnie, gdy siedzi sobie przy stole na ganku tego domu, ale za chwilę pokażę drugą fotografię, też z Wojskowego Biura Historycznego, znaną przed wojną, ale nigdy nie publikowaną. Może dlatego, że Piłsudski wyglądał na niej no nie tak, jakby powinien wyglądać, czyli no dość zaniedbany, ale żeby nie być gołosłownym, pokazuję. Zaniedbany i zmęczony leży marszałek, śpi czy odpoczywa z papierosem, no i ten żołnierz podaje mu herbatę. Takie zdjęcie nie było publikowane. Ono się wiąże zupełnie z tamtą fotografią, natomiast nie wiemy, kim jest ten ordynans, ale widzimy, że jest starszym strzelcem 23. Pułku Piechoty. Był, widać, oddelegowany i to jest ten sam żołnierz, więc fotografia, bo też jest ten sam numer pułku na ramienniku. I to jest ta sama twarz, więc
jeszcze raz pokazuje taka sytuacja, że warto patrzeć na te detale w tle i wtedy możemy coś więcej się dowiedzieć. Tu jest jakiś porucznik, nieznany mi, ale sądząc po tym, w co jest ubrany i co ma na mundurze, jest to jakiś porucznik pułku szwoleżerów. To było. To jest ciekawa rzecz, bo jest fotografia z podróży statkiem wokół Madery, gdzie Piłsudski spędził swój najdłuższy bodaj urlop w życiu, popraw mi Marku, jeśli się mylę, kiedy to przebywał na tej pięknej portugalskiej wyspie przeszło 3 miesiące. Towarzyszyła mu ta piękna pani. Marku, powiesz coś? Może tak, to rzeczywiście był to najdłuższy pobyt Józefa Piłsudskiego poza Polską, kiedy pełnił on funkcje oficjalne. Nie wiem, czy w ogóle nie był to jego najdłuższy pobyt za granicą, no, wyjąwszy oczywiście zesłanie syberyjskie w młodości. Chyba dłużej przebywał w Japonii. Nie, dłużej był w Londynie w 1996 roku, prawie pół roku. Tak. I chyba dłużej trwała podróż do Japonii przez Stany Zjednoczone. Niemniej tutaj na Maderze spędził 4 miesiące w towarzystwie dwojga lekarzy, doktora Lewickiej i doktora Wojczyńskiego, swojego przyjaciela jeszcze z okresu Legionów. Przy czym to zdjęcie jest o tyle interesujące, że W zasadzie, no, Jurek wspomniał tu o wyspie bardzo pięknej, rzeczywiście, natomiast marszałek raczej nie miał okazji, żeby to piękno jakoś bardziej podziwiać, ponieważ to zdjęcie właściwie pokazuje jedną z jego niewielu wypraw poza dom, w którym przebywał. Ten dom był w bardzo ładnym miejscu usytuowany, ponieważ on nie znajdował się w samym Funchal, stolicy Madery, tylko na wzniesieniu nad Funchal z pięknym widokiem na Ocean Atlantycki, i marszałek właściwie tego domu nie opuszczał. Tutaj jest to jedna z niewielu wycieczek, nie tyle wokół wyspy, co właśnie wzdłuż wybrzeża w pobliżu Funchal i okolicach. Większość czasu spędzał w tej willi, która została dlań wynajęta, w ogrodzie, pisząc tam swoje ostatnie prace. Wybrałem tutaj tylko to jedno zdjęcie, natomiast w książce będzie dużo fotografii z tego pobytu właśnie w tej willi, kiedy Piłsudski jest tak swobodnie i luźno ubrany. Tutaj jest ubrany w mundur, no bo się spotyka z dowódcą miejscowego portugalskiego pułku piechoty, ale nie chciałeś więcej nic mówić, a ja chciałem pokazać tylko jeszcze to, że ta fotografia, zanim oni wrócili do Polski, już była w światowidzie puszczona i w całej Polsce w kolorze pokazywana. Te kolory nie są wierne, no ale to już inna historia. Natomiast tak się zastanawialiśmy, ale to zostawię, ten wątek. Albo takie zdjęcie Piłsudskiego też jest mało znane. Didaskalia takie są następujące, że mamy znów szklankę i znów łyżeczkę, bo Piłsudski zawsze pił herbatę z łyżeczką w tejże szklance. To zdjęcie jest szczególne. To już są schyłkowe. Ostatni rok w zasadzie, 34 życia Józefa Piłsudskiego, ale pokazuje, że marszałek idzie do Belwederu, to jest w drodze do Belwederu. Idzie bez żadnej ochrony. Tu gdzieś z tyłu idzie kapitan, ale to jest żadna przecież ochrona. No, że nawet jakaś pani, która przechodzi, jest z tym zaskoczona, jeszcze się ogląda, czy to na pewno on.
mamy wybór takich zdjęć, kilka, one są opisane co do daty, co do miejsca. Zobaczycie Państwo to w albumie, który ukaże się, tak jak Marek powiedział, po wakacjach. Pewnie nas tutaj Państwo gospodarze zaproszą z tą książką, to będziemy ją prezentować. A to już są zdjęcia, pokażę zdjęcia po pogrzebie, z sypania kopca na Sowińcu, kopca Józefa Piłsudskiego. Wybraliśmy kilka, wydaje się, dość egzotycznych fotografii pokazujących, jaki to był masowy i społeczny ruch, począwszy od małych dzieci, które jeździły i małą łopatką sypały odrobinę ziemi, skończywszy na weteranach powstania styczniowego, którzy także w woreczkach sypali ziemię z pobojowisk powstania właśnie styczniowego na ten kopiec. Tych weteranów tak bliskich sercu komendantowi. Tutaj mamy jakąś siostrę zakonną, która taczkami wiezie ziemię. Tu mamy chłopczyka, który ładuje te taczki. Być może. On jest dość mały, można powiedzieć, w sensie wiekowym. Natomiast być może jest to mundur Orlęcy, to znaczy być może on przynależy do organizacji Orlą, to o ile rzeczywiście nie jest, trudno to jednak ocenić z tego. To jest jakiś przebieraniec, ja bym to tak nazwał, bo w tym sensie, że ma też medal z Piłsudskim, prawda, dziesięciolecie odzyskania niepodległości, który był przyznawany dorosłym, więc jakby on był skoszarowany w Korpusie Kadetów, nie miałby prawa. Ale nie, ja miałem na myśli organizację Orlęta, taką tą młodzieżową organizację Orlęta. Ja tak. Nie, Orlęta. To tak, to się ale być może, tutaj nie jesteśmy tego pewni, bo jednak chłopiec wygląda na mającego poniżej 10 lat. No zapewne. Także... Nie wiemy, kim on jest. Tak samo nie wiemy, kim jest ten marynarz. Dość egzotyczny, jak na warunki Polski międzywojennej, a nawet obaj. Także to takie jest ciekawe zdjęcie. Nie wiemy, kim są ci chłopcy. Proszę Państwa, tych zdjęć mamy tysiące naprawdę i o każdym można mówić dużo. W formule tego programu, jak się zorientowałem, pokazujemy kilka fotografii, myśmy i tak pokazali kilkanaście. Możemy do nich wrócić, jeśli... O właśnie, tu jest jeszcze bardzo ważne zdjęcie. Tak, widzimy tutaj sędziwych, bardzo przez państwo poważanych weteranów powstania styczniowego. Każdy był odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami. Tu widzimy na piersi tego oficera. Każdy z nich został też awansowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika. Na ramiennikach zwyczajowo, tak jak wojsko nosiło wtedy numer pułku, do którego dany żołnierz, oficer należał, oni mieli cyfrę, liczbę 1863. I ciekawostka też jest taka, że każdy ten podporucznik, każdemu temu oficerowi, weteranowi, oficer Wojska Polskiego, niezależnie od stopnia, czy to będzie inny porucznik, czy generał broni, miał obowiązek salutować pierwszy. Więc to też jest o czymś to mówi. Widzimy tutaj właśnie te woreczki w ręku tego oficera, tego. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Proszę Państwa, Co możemy jeszcze tutaj, Marku, dodać? Czy jeszcze można zakończyć do zadania pytania? No tak, pytania oczywiście są mile widziane. Tutaj jeszcze możemy taką fotografię skomentować. To jest 11 listopada, 26 rok. Przez radio Piłsudski przemawiał, zabrał swoje dzieci. I to było to przemówienie o żabie. Bajka o żabie, która jest rzecz jasna opublikowana w pismach wybranych marszałka. Rzeczywiście
rzeczywiście trudno się akurat takiego utworu spodziewać, bo rzecz jasna są to przede wszystkim teksty polityczne, natomiast i w tych pismach zamieszczam, ponieważ starano się zamieszczać wszystko to, co marszałek napisał bądź powiedział, również i taki, można powiedzieć, niebanalny tekst tam się znalazł, to jakby jest zapis tej właśnie wypowiedzi, którą przedstawia zdjęcie z Polskiego Radia. Tutaj mamy jeszcze oczywiście plejadę postaci znanych lub bardziej lub mniej. One w albumie są opisane i przedstawione. Na pierwszym planie jest podpułkownik Józef Beck, który był wtedy adiutantem, szefem gabinetu ministra spraw wojskowych, takim sekretarzem, prawda? Dopiero później przeszedł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ten major to Zygmunt Wenda, zawsze rozpoznawalny, bo te baki nosił od Legionów aż po późniejsze lata. Tu znowu jest znany oficer Armii Krajowej, komendant organizacji Wachlarz, rotmistrz Remigiusz Grocholski, dyrektor Polskiego Radia i tak dalej, i tak dalej. Więc takie zdjęcia są, będą w tej książce. Tu mamy Wilno. No to z tego pendrive'a. W 19 roku Wilno wyzwolone z rąk bolszewików. Tłumy Wilnian, które defilada Wojska Polskiego, ale te tłumy tutaj pokazują, prawda, jaka była radość w mieście. Prosimy o pytania. Do pierwszego tego slajdu, bo pan profesor no, jest chyba najlepszym w tej chwili znawcą o tym pan Legionów. Tak. Prawda? I zdaje mi się, że ci wszyscy strzelcy to później byli większość w Legionach, a później no, jakąś tam karierę zrobili. Czy nie udało się ustalić tych nazwisk? Znaczy lista, że przede wszystkim na pewno nie jestem najlepszym specjalistą od historii Legionów, natomiast rzecz jasna tu obaj zajmujemy się tą tematyką. To Jurek wyjaśnił tutaj, na czym polega pewien problem z identyfikacją, bo my listą uczestników Szkoły Stróżańskiej dysponujemy pełną, znaczy wiemy co do jednej osoby, kto w stróży był i rzeczywiście była to późniejsza, w przeważającej mierze, była to późniejsza elita Korpusu Oficerskiego Legionów Polskich, a potem często i Korpusu II Rzeczypospolitej, no, ludzie, którzy zasłużyli się nie tylko w walce o niepodległość w czasie I wojny światowej, ale potem i w granicach, w wojnach o granice Polski odrodzonej, a często i później w czasie II wojny światowej. Natomiast akurat tutaj, w tym marszu, ci strzelcy zostali tak uchwyceni, że my nie jesteśmy w stanie przy nawet różnych możliwościach dzisiejszej techniki w pełni wskazać, kto dokładnie na tym zdjęciu się znajduje. Ono po prostu jest takiej jakości, że trudno jest te twarze rozpoznać. Jeżeli wszystkie są pod czapkami, prawie każdy ma wąs, znaczy innymi słowy, my wiemy, kto maszeruje w tej kolumnie, natomiast akurat na tym zdjęciu nie możemy konkretnie tych osób z imienia i nazwiska wskazać. Natomiast teraz widzę, że oni maszerują ze śpiewem, jak się powiększy. Tak. Ten na pewno coś śpiewa i Karaszewicz Tokarzewski, czyli wtedy jeszcze Karaszewicz. Tak, to jest ciekawe, ładne zdjęcie. I następne pytanie, czy macie Państwo, znaczy na pewno są, ale czy będą publikowane w tym albumie zdjęcia z generałem Rozwadowskim, no wcześniej nie był generałem, to z tego okresu wcześniejszego, i z rolą Żmierskim, bo to mnie interesuje. Podobno jest wiele tych zdjęć, ale z różnych względów nie były
publikowane. Oczywiście zdjęcia będą z Rozwadowskim i z Rzymierskim. Nie widzimy powodów, żeby ich nie dawać. Tutaj jeszcze, ten obraz wszyscy, prawda, znają. Jest chyba najbardziej rozpoznawalne dzieło malarskie. Nawet żeśmy się wahali, czy je dawać, skoro jest takie. Ale przekonałem Marka, że warto dać jako ilustrację tej fotografii. To jest po prostu mistrz Wojciech Kosak i Józef Piłsudski na Kaszczance w czasie pozowania do tego obrazu. Ja tu może dodam tylko, że my oczywiście, oczywiście zdjęcia z generałem Rozwadowskim i z generałem Hollerem rzecz jasna będą publikowane, bo nie ma powodu, żeby ich nie publikować. Natomiast przyznam, że ja zdjęć z generałem, no, zdegradowanym później do stopnia szeregowca, potem podniesionym przez komunistów do rangi marszałka Rzymierskim, nie widziałem. No nie, generałem nie ma, tylko te legionowe. Tutaj kilka pokazałem. Z Rzymierskim, tak. Tam jest kilka legionowych, natomiast jest, obaj są. To ja o tym zdjęciu nawet mówiłem, tylko że... Berbecki też tam jest. To było tu. To jest to zdjęcie. I tutaj mamy, to jest Rzymierski, a to jest Berbecki. Także to jest ta fotografia, tak samo Rzymierski. No właśnie, to z własnej książki jedno zdjęcie mi umknęło, bo ja tego zdjęcia w ogóle nie pamiętam. I to jest zdjęcie, to samo ujęcie i tutaj jest Rzymierski. Zdarzało się natomiast przed wojną, widziałem kilka publikacji, że ono było wykadrowane w ten sposób, że skoro Rzymierski jest na końcu, to on był odcięty. I jest tak na przykład w ilustrowanej kronice Legionów Polskich. Zanim dotarłem w Wojskowym Biurze Historycznym do tego zdjęcia całego, to musiałem z innego albumu legionowego robić takie zestawienie, żeby go dokleić jednak, bo Rzymierski akurat wtedy był dzielnym oficerem. No właśnie, to chciałem też dodać, bo też mi to przyszło do głowy, że w czasie kampanii legionowej nie było zastrzeżeń co do jego postawy. No był to dzielny oficer, był ranny bodajże. Później uczestniczył w przejściu przez Rarańczę. Jego droga, to można powiedzieć pozytywna, załamuje się później. I trzeba jeszcze powiedzieć o Legionach Toj, o pierwszej brygadzie, że było to środowisko, grupa taka, z której naprawdę na palcach jednej, może ręki, można policzyć przypadki takiej zdrady narodowej, jakiej dopuścił się Rzymierski, prawda? Więc cała większość tej grupy była wierna niepodległości przez całe życie. Natomiast tu w środku jest wspomniany Rozwadowski. Dzień dobry panom. A ja mógłbym pan pokazać to zdjęcie z tego Śląska, co powiedziałem? Z czego? Ten budynek taki. Aha, co zastanawialiśmy się, gdzie ono jest zrobione. Ja powiedziałem, że to jest Śląsk. Proszę panów, jest pewna rzecz tylko, że Piłsudski w tym płaszczu, jak pan pokaże ten płaszcz, i te wyłogi, chodzi na pewno bardzo krótko, chodzi o wyłogi. To wtedy, kiedy Paderewski był premierem, to głowę daje. Bo ja to po prostu... Niech pan głowę... Nie szasta głową. Ale ja mówię o czym innym. Niech pan słucha uważnie. Że kiedy Paderewski był premierem, to Piłsudski chodził w tym płaszczu z tymi wyłogami. To panu... Zgoda. To mam dowód na to. Zgoda, my to zdjęcie publikujemy też. Mam wiele albumów i dowód mam na to. Tak. Ale teraz, to znaczy, nie wiem, gdzie to było robione, ale ten budynek to mi się wydaje, jak wiadomo w jakim, bo bardzo krótko Piłsudski chodził w tym płaszczu. No ale akurat tutaj płaszcz nam nie pomoże, bo on w tym płaszczu tak samo jest, gdy pokazywaliśmy zdjęcia, gdy mu wręczano buławę marszałkowską, a Śląsk nie może być, bo Śląsk wrócił w 22 roku. Panie doktorze, ja nie mówię o Śląsku, tylko mówię o wyłogach, kiedy był Paderewski premierem, że on w tym płaszczu występował, Piłsudski. Pełna zgoda. Jest bardzo mało zdjęć Piłsudskiego w tym płaszczu. No nie, jest dużo. No. Nawet ja pokazałem tutaj kilka. No. Dziękuję. Ale to kiedyś, a będzie album, to porozmawiamy. Porozmawiamy, bo tam będą... Nie tu, tylko gdzie indziej było. A tam jeszcze to zdjęcia kondukterstwo. No to jest z 14 roku. Bo muszę, bo ja
Komu honory Piłsudski oddało? Proszę mi powiedzieć. Jeżeli to panowie analizowali, to zdjęcie. Być może temu skautowi, a może tym cywilom, którzy, prawda, tutaj widzimy, któryś zamelonik się, więc to było takie ogólne. To można interpretować też jako złożenie meldunku, więc tu trudno dociec. Może być, ja bym stawiał na salutowanie jednak skautowi, a nie tej nielicznej zresztą publice, ale to dowolność interpretacji tutaj jest. Tu widzimy właśnie też witających. No tego nie wiemy. Ale tego nie wiemy. Tak jak powiedziałem, to jest dowolność interpretacji, bo w moim przekonaniu raczej oddawał honory, znaczy odpowiadał na salut, na meldunek skauta może. Tak by wyglądało, no, na przykład, ale można dowolnie, myślę, interpretować tutaj. Ja nie znam. Nie widziałem takiej fotografii. Proszę też pamiętać, że Broniewski był szeregowym żołnierzem. Tutaj jakby oczywiście zdarzają się zdjęcia, rzecz jasna marszałek miał ten żywy kontakt z legionistami, natomiast nie z każdym legionistą się sfotografował, prawda? Więc tutaj ja też takiego zdjęcia nie znam. Książkę o Żydach w Legionach Piłsudskiego, no, niestety już nie do zdobycia. I mam pytanie, czy są jakieś zdjęcia, no, nawet w tym patrolu pierwszym występowali Żydzi. No, jeden, tym niedawno był na cmentarzu żydowskim odnowiony jest pomnik. Może zapomniałem tego. Mansperla Habera. Tak, Habera właśnie. Czy się zachowały jakieś zdjęcia właśnie z tą mniejszością Piłsudskiego? Znaczy zdjęć Piłsudskiego akurat z legionistami pochodzenia żydowskiego nie ma, ponieważ oni wszyscy byli niezależnie od narodowości wyznania żołnierzami legionów i tu jakby nie było potrzeby fotografować, nie tworzyli jakiejś formacji odrębnej. Natomiast później tak, jest kilka takich zdjęć zachowanych i my te zdjęcia publikujemy. Nie jest ich zbyt dużo, ale w ogóle zdjęć marszałka z mniejszościami narodowymi nie ma jako takich zbyt wiele. Także tutaj tych kilka zdjęć, które odnośnie... Jedno w zasadzie, ja znam tylko jedno, prawda, takie znane zresztą. No ale w Belwederze też jest. Żydowska, Siedlec, Witold. Ale jest w Belwederze też zdjęcie. Aha. Jest z Belwederu i to zdjęcie chyba też będzie opublikowane, tak mi się wydaje było. Takie zdjęcie przywitanie delegacji. Także przynajmniej kilka takich zdjęć jest, ale tak jak wspomniałem, nie ma zbyt wielu takich zdjęć z mniejszościami narodowymi. Myślę, że w każdym wypadku po kilka takich zdjęć by się znalazło. Czy z Warszawy? To może tutaj mieszkał niedaleko, mieszkał przy Tchórzewskiej, mieszkał przy Emilimatę, prawda? Tylko to zdjęcie przy ulicy Służewskiej, o którym pan mówi, znane, tak, tam też z Wieniawą zresztą, z Michałem Sokolnickim, ono jest z roku 1916 bodajże, także to już jest okres legionowy, bo wtedy właśnie mieszkał przy Służewskiej, no tutaj niedaleko, prawda, gdzie jest... Tak, no to jest niedaleko, kilkaset metrów stąd, prawda? Natomiast zdjęć do tego okresu sprzed roku 14 Piłsudskiego jest w ogóle bardzo mało. No nie, z Syberii nie ma zdjęcia w ogóle. Nie, nie ma zdjęcia z Syberii, natomiast w ogóle tych zdjęć jest bardzo wiele. Chociaż często funkcjonują... No to... Nie wiem, czy jej zdjęcie jest, natomiast zdarzało się, że w różnych publikacjach... Z Lewandowską, tak? Lewandowską, tak. Jej zdjęcie jest, ale zdjęcia marszałka z nią nie ma. Było często publikowane zdjęcie z podpisem, że właśnie Józef Piłsudski na polowaniu na Syberii w takim ubraniu z dubeltówką, oparty noga o pień, przy czym my dajemy opis inny, że jest to już po powrocie z zesłania, że jest to rok 1893 i taka jest i zupełnie gdzie indziej już na terenach polskich. Także
obiera. Na wieś podobno, że ożenił się. Wróciła do kraju. Czy ona wróciła do kraju wcześniej? Czy w ogóle ich związek trwał bardzo, bardzo krótko? Chociaż niewątpliwie była to wielka miłość, aczkolwiek bardzo, bardzo krótka, ponieważ ona, jej skończył się okres zesłania, ona wróciła do kraju, zachowały się ich listy opublikowane przez Władysława Pobłuk-Malinowskiego w paryskich zeszytach historycznych, także dostępne, bardzo ciekawe źródło do biografii marszałka. Natomiast potem ten kontakt ich urwał się, ale to rozstanie nastąpiło długo przed małżeństwem marszałka. To znaczy wtedy, kiedy marszałek ożenił się po raz pierwszy, oni już od dawna nie mieli kontaktu żadnego tak naprawdę. Też nie mają Państwo już więcej pytań. Chciałbym bardzo podziękować Panom za naprawdę świetne, znakomite spotkanie. Fascynujący dobór zdjęć znanych, ale również nieznanych, a nawet te znane z komentarzem zupełnie wydały się zdjęciami nowymi. Czekamy teraz na album i rzeczywiście mogę obiecać, że jeżeli album się ukaże, to my chętnie zrobimy tu promocję jego. Także jeszcze raz podziękowania dla pana profesora Marka Gałęzowskiego. Dziękuję bardzo. Dla pana doktora Jerzego Kirszaka. Dziękuję państwu. Do widzenia.